A, to tak po prostu napisane, bo napisane. No to tak. Ktoś tak powiedział. Rozumiem. Do 80 w jednej mogile. No, na pewno. A to z Dąbrowy, co on wiedział, rozumiesz, o tablicę cmentarz o naoko. Ja tu pamiętam, po środku tu była alejka, a tak o mogile byli. I prawdopodobnie, jak ten orze tak robił nagrobki, to mówił, że tu dwa rzędy kladli w mogiły. To tu, tu tak on przepowiadali, że tutaj może pół tysiąca, może więcej ludzi leży. Jeden na drugiego, to ten Matyszczyk zakopywał i kopał, no. To opowiadał, ale ja wiem, że był, wypytał go dokładnie. Pójdziemy tam zobaczyć do tego oficera. O. Ale po wojnie to jeszcze pamięta pan napisy na grobki? Tak, tak. O te nagrobki tylko już rozkruszone. Pisało nieznany żołnierz armii rosyjskiej na tym nagrobku. Na to przyjedziecie, zobaczycie. A tu nie, nie znać już, bo to zarośnięte mchem. Te dzieci szkolne przychodzą, każdy tu lampki palą. A tu chyba za 3 czy 4 lata to jak odnowili, to trochę ogrodzili. To prawosławny ksiądz był, nasz był ksiądz. Że odprawiali tu. Kamienni ludzie byli. Kiedyś raz księża byli, jakiś ruski, polski odprawiali. No, jakieś 3-4 lata temu. No, była żona i z córkami. Przyjeżdżała do niego. Parę pochowali już, jak te Niemcy wieźli tych ruskich do siebie. To oni tu w wagonach umierali i przy torach wyrzucali, wie pani, tych ruskich jeńców. I tu przy kamiennej Czechy wyrzucili. Tu pochowana oficera żonka. W Czech Rzeszkach mieszkali. Oficer i żona zachorowała, na coś i umarła. To tu ona pochowana. Może do 1000 ludzi jest. Tak jak mnie Matyszczyk opowiadał, który zakopywał, to on mówił po 50 kładli. Jeden na drugiego kładli za wanach. I tu ona przywiozła wianek. Był taki żelaza wianek, piękny, zrobiony. I gdzie ten wianek? Gdzieś ktoś... Wieki będzie stał. Wyobraź sobie, zobacz, że druty to zabierają. Ktoś wylamał. Ktoś wylamał. Wylamane. Różne ludzie. Tak jest. Jak to jest? Różne ludzie paskudne. Komuś na coś potrzebne było, to zamiast pójść kupić, to przyszedł, wylamał. Pomniki rozwalają, a co to i polskie? Nieraz stoszą tak, że jak nie wiem co. Ktoś się nie podobał, umarł taki u nas Zubrzycki. Kiedyś nie pozwolił wyświęcać ciągników tam, wie, czy czego. No, motocykli jeszcze w Dąbrowie. No to, żeby ksiądz wyświęcał. On był przewodniczącym, sekretarzem partii. To potem jego na cmentarzu wszystkie pomniki wsio rozbili, rozwalili. Na czysto. To różne ludzie. Maszynowe cmentarz to tam... Za Nowinko też pod lasem, to tam też dużo pochowanych, ale tam już takie zaniedbane, tam nic nie ma, zarosło.